Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj znowu sobie porozmawiamy o mangach. Mam kolejną pozycję, którą tak trochę przypadkowo natrafiłem podczas przeglądania listy z dostępnymi pozycjami. Ja już sobie powoli chyba zaczynam, że tak powiem, ten swój gust wyostrzać. Wyostrzyć, wyostrzyłem, poprawcie mnie, ale wiecie o co mi chodzi. I już mam taką specyfikację tego, co potrzebuję. Przede wszystkim cenię sobie te lepsze wydania e, MANG, które no i tak w porównaniu do zwykłych komiksów nie są drogie, ale też cenię sobie przede wszystkim mm, sposób wydania, czyli wolę, jeżeli jest troszeczkę twardsza ta okładka, e, jeżeli jest obwoluta, to lepiej przylega, nie wiem, może to takie czepianie się, ale tak, staram się mm, tego typu pozycje sobie, sobie wybierać. Oczywiście są wyjątki, które mm, Sprawiają po prostu to, że ta moja lista troszeczkę ulega wahaniom i zmianom, ale jednak, no i przede wszystkim grubasy, takie klasyczne troszeczkę też bardzo są u mnie na propsie teraz. Ale znalazłem inną pozycję, która przede wszystkim, kiedy ją sobie tutaj już teraz przeglądam, właśnie nie ma obwoluty, ale ma twardą, fajną okładkę i ogólnie jest fajnie wydana. Przede wszystkim rysunki. One też odgrywają rolę nie ogląda doskonale, wie, że ja sobie ucenię, to aby rysunek był ładny, bo niekiedy jest dla mnie to ważniejsze, a nawet przeważnie jest ważniejsze niż fabuła. I trafiłem na taką ciekawą historię, która zainteresowała mnie w formie też i fabularnej. Pomyślałem, hmm, to może być ciekawe. Dałem jej szansę. Co prawda nie wiem dokładnie, ile ma być tego tomów. Doszło mi słuchy, że niby cztery, i to jest krótka, zakończona seria, więc dla mnie to jest plus. No, ja na razie zdobyłem 3, czwarty. Zobaczymy, jak będzie z dostępnością, ale bądź co bądź. Wydawnictwo Dango. Za pozycję odpowiada Shotan. Taki jest chyba ten pseudonim artystyczny. No i tytuł Służąca z piekła rodem. Tak się nazywa wspomniana przeze mnie pozycja. I powiem szczerze, że jest naprawdę świetna. Przede wszystkim, właśnie rysunki, które mnie mega zaskoczyły, są bardzo ładne. Troszeczkę bym podział inne niż te klasyczne, teraz bym nazwał. Chyba mogę użyć takiego określenia, gdzie jest to troszeczkę takie infantylne, fajne, aczkolwiek wszystko ma do siebie taki podobny raczej styl, a tutaj jednak odnoszę dziwne wrażenie, że jest troszeczkę inaczej. Nie jest to może coś w stylu Bakemonogatari, aczkolwiek też właśnie w ten sposób to odbieram, bo też i ta kreska jest taka ostrzejsza, taka przyjemniejsza. I co mogę powiedzieć o tej historii? Pokojówka, jak widzimy, pokojówka, która dziwnym tropem puka do jednych z drzwi do drzwi pewnej rodziny. Okazuje się, że drzwi jej otwiera młody chłopak, który jest mega dziwnie, znaczy sytuacja jest mega dziwna. On jest zaskoczony w ogóle tym, że skąd się wzięła tutaj e, ta dziewczyna i co ona ode mnie chce. No i oczywiście ona tłumaczy mu wprost, że jest zabójczynią Zabija na zlecenia i po prostu ona nie ma nic wspólnego z tym, żeby być pokojówką, żeby być panią domu, sprzątaczką, służącą, no może w pewnym sensie, ale służącą właśnie, żeby zabijać. I chłopak jest mega zdziwiony. Oczywiście nie chce nic mieć z tym wspólnego, zamyka jej drzwi przed nosem i, i tyle. W międzyczasie też dowiadujemy się ciekawej historii. Jej były opiekun, mistrz, okazuje się, że to on jej właśnie powiedział o tej rodzinie. To on jej zdradził pewien sekret. Nie będę wam mówił co, bo nie chcę, aby za dużo było spoilerów, za dużo elementów fabuły przedstawionej, ale tak, to on jej zlecił w pewnym sensie, aby się tam do nich udała, tłumacząc i argumentując to. Powiem szczerze, że to nawet jest logiczne. Co powiedział. Ale i tak sami widzicie, jak się to skończyło. I pewna sytuacja e, obraca to wszystko o 180 stopni. Dochodzi do bardzo niebezpiecznego zwrotu akcji, w którym nasza bohaterka, e, tutaj tą, którą widzimy, która de facto, powiedzmy, że nie ma imienia robi coś czego wydawać by się mogło w jej rozumowaniu nie ma bo ona jest tylko nauczona zabijać nie wiem czemu ale trochę mi się to kojarzy z Azraelem z Batmana takie dziwne skojarzenie też nastawiony tylko na wykonywanie rozkazów i eliminację i tak dalej i tak dalej no i to wszystko zmienia całą historię o 180 stopni ląduje ostatecznie w domu naszego bohatera i tam zaczyna się dziać naprawdę bardzo fajnie, bo ktoś, kto umie tylko zabijać, a nie potrafi być tym, kim wydawać by się mogło, że jest, to wszystko napędza ciekawą fabułę z elementami e, wesołymi, czasem troszeczkę smutnymi. Mamy też wspomnienia przede wszystkim, właśnie jej, e, tego, co już było, a co jest teraz, i sama chyba chce tych zmian. Sama chce spróbować. To swoje życie odwrócić? Skoro może być tak, to dlaczego nie? I w ogóle później ta fabuła takiego tempa nabiera, że już w pierwszym tomie dochodzi do tak nietypowych zmian, gdzie ona wychodzi poza ten świat, który do tej pory miała poza ten dom, w którym zaczęła mieszkać. Nowy dom warto wspomnieć. I to jest naprawdę bardzo fajne i urocze. Jej sposób, w jaki się zachowuje, jej taka troszeczkę niezdarność, a jednocześnie mistrzostwo we władaniu nożami, choćby nawet, albo właśnie w sposobie poruszania się. Coś niesamowitego. Ba, nawet sam finał tego pierwszego tomu, kończy się takim bym powiedział trochę cliffhangerem na swój sposób, związanym z jeszcze inną, pewną osobą, która. Dodatkowo wyostrza ten finał i daje takie wow, ciekawe co będzie dalej. I ja jestem, nie ukrywam, ciekaw. Na razie jeszcze nie czytałem drugiego tomu, ale pewnie to zrobię. A tymczasem zachęcam Was, abyście poznali tę pozycję. No i oczywiście przejdźmy na chwilę na stół, zobaczymy jak się prezentuje wewnątrz. Bo to co Wam pokazałem na początku to jest tylko te dwie, trzy przykładowe plansze. Także zapraszam. Tak się prezentuje wspomniany komiks. Jest to mniejszy format, taki naprawdę mniejszy w porównaniu do tych, do których ja jestem przyzwyczajony, coraz bardziej, ale myślę, że nie ma w tym jakiejś wielkiej e, tragedii. Co do samej ceny, jest ona 24,90. Mówię, jakoś jest troszeczkę lepsza, więc i cena, mimo że pozycja jest mniejsza, jest myślę, że też jak najbardziej e, wytłumaczalna. E, twarde, oczywiście. E, fajne, dobrze wykonane skrzydełka i ogólnie cała okładka. Tutaj łączy się to, widzimy, w taki oto obrazek. Akurat tu nam się pojawia kapusta, a tutaj tnie zwyczajnie pomidory. I tutaj Szotan napisał, że w ogóle mój ulubiony napój to piwo, a ulubiony sprzęt AGD to pralka. Życzę miłej lektury. Taka ciekawostka. Sam komiks, tak jak mówię, bardzo fajnie narysowany. Ma to w sobie coś w tym stylu artystycznym, czego ja oczekuję. Może to nie jest tak wysoka półka jak w przypadku Bakke Monogatari, ale też jest to dla mnie porównywalne. Lepiej narysowane, tak jak mówię. Nie czuć w tym taką codzienność. Ja by użył, no to jest dla mnie słowo codzienność związane z mangą i niestety z tymi rysunkami, bo one wszystkie w dużej mierze Możemy się spotkać, że są na trochę taką jedną modłę y, y, rysowane. I y, y, generalnie manga, tak, ma to do siebie, ale nie mówię, że to jest złe. Tutaj właśnie tak ma być po prostu. Ale mówię, bardziej poważne, bardziej ostrzejsze te kreski, y, ci bohaterowie są troszeczkę bardziej dla mnie wyraziści i naprawdę wygląda to świetnie, więc super sprawa. Mm. Piękna jest ta nasza bohaterka, naprawdę świetnie to wygląda. I mega mi się ta historia zaczęła podawać Także tak, zdecydowanie Wam polecam służącą Uspiek Parodem. Zachęcam Was też, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, będziecie wtedy informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały i nic Wam nie umknie. No i oczywiście nie zapominajcie też o czym? O tym, że na dole w opisie tego filmu Macie linki do moich mediów społecznościowych, możecie mnie wesprzeć, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!